Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie. Szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na krótką chwilę refleksji, którą tak może dosyć przewrotnie chciałbym, bo dzisiaj w Ewangelii jest mowa o czuwaniu, a chciałbym zacząć od takiej małej, krótkiej opowiastki, nie o czuwaniu, ale o spaniu. Kiedyś w dawnych czasach było tak, że ze dwa razy w roku na wiosnę do prac polowych, a potem na zimę do zwłaszcza młocki w stodołach na klepisku najmowano parobków. No i kiedyś chodził po wsi taki jeden parobek, szukał pracy, przyszedł do jednego gospodarza i mówi, że chciałby u niego pracować. A ty, co ty potrafisz? Pyta się go ten gospodarz. Co potrafisz? Co możesz? A on mu mówi na to: no, potrafię spać spokojnie. No to nie za dużo umiesz, poza tym, że potrafisz spać spokojnie. Ale że był w potrzebie, a ten parobek nie miał zbyt wygórowanych oczekiwań finansowych, to go przyjął do roboty. No i tak nawet to wszystko jakoś tam szło. Te krowy były odbyte, jak to się mówiło na wsi, gdzieś tam zaopatrzone, nakarmione, wyczyszczone, ten obornik wyrzucony, w ogóle wszystko dobrze. No i pewnego razu, to było gdzieś tam w taką wczesnojesienną porą, zrobiła się burza. Zaciągnęło się niebo takimi ołowianymi chmurami już pod wieczór. Słońce zaszło, w środku nocy rozpętało się istne piekło. Huragan, ulewa taka, że nie wiadomo, czy dachu z chałupy nie porwie. No i ten nasz gospodarz zaczął najpierw sprawdzać okna i drzwi w chałupie, czy wszystko pozamykane. Patrzy, wszystko pozamykane, no a potem trzeba iść obejść, zobaczyć, czy wszystko w porządku. Wszystkie okna rzeczywiście pozamykane zawczasu, wszystkie drzwi tam, wrota popodpierane, żeby ich wiatr nie wyrwał, no wszystko przygotowane na tę burzę. Zajrzał do parobka, a ten, widać, to wszystko na tę burzę przygotował i teraz chrapie i śpi spokojnie. I wtedy ten gospodarz sobie dopiero uświadomił, co to znaczy, jak on powiedział, że on potrafi, że on umie spokojnie spać, czyli na wszystko, także na burzę być przygotowanym. I to właściwie trochę o czymś takim jest ta dzisiejsza Ewangelia. Pan Jezus mówi: czuwajcie, a jakby ktoś miał wytłumaczyć, co to znaczy czuwać, to można powiedzieć, to znaczy tak postępować w życiu, żeby mieć spokojny sen. Paradoksalnie to chodzi o to, żeby móc spokojnie iść sobie spać, powiedzieć: no, dzisiejszy dzień przeżyłem tak, że mogę się spokojnie położyć spać. Wszystkie zaplanowane rzeczy zrobiłem. Wrogów sobie nie narobiłem, z nikim nie jestem pokłócony. Słońce nie zachodzi nad moim gniewem. Nawet jak tam gdzieś przyszło co do czego, to się zdążyłem przeprosić. To zdążyłem się pojednać, pogodzić. Wszystkie swoje zadania dzisiaj wypełniłem. To, co miałem zrobić. Pamiętałem o Panu Bogu, o moich obowiązkach, o pracy. Z ludźmi sobie jakoś poukładałem. Popatrzcie, moi drodzy, co to znaczy? To znaczy, to chodzi o to, że właściwie gdyby się okazało, że dzisiaj w nocy Pan Jezus przyjdzie, tak jak ten gospodarz, o drugiej czy o trzeciej straży przyjdzie. Ta druga straż nocna to jest między gdzieś mniej więcej 10 w wieczór, a drugą nad ranem, a trzecia straż to jest tak od drugiej już do wschodu słońca, do tej 6 powiedzmy nad ranem. W nocy oni nie mierzyli wtedy w czasu na godziny, bo nie było zegarów innych niż słoneczne, właściwie tylko na straże. 3 były straże nocne. Od tam powiedzmy zachodu słońca do 10, to taka wieczorna, potem koło północy i potem już nad samym ranem. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie szczęśliwy, gdy ich zastanie czuwających, czyli gotowych na Jego przyjście. Patrzcie, do czego nas wzywa dzisiaj Pan Jezus. Właśnie do tego, żebyśmy potrafili spać spokojnie.
żebyśmy sobie wszystko w swoim czasie umieli zrobić, wypełnić wszystko. To jest takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie spokoju, które każdy z nas może zbudować w swoim sercu. Wszystko zależy od nas. Popatrzcie, Pan Jezus przyszedł na świat. Bóg tak umiłował świat, że zesłał swego Syna, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. To jest taka krótka prawda, w co mamy wierzyć. Będziesz miłował Pana Boga swego z całych swoich sił, z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest taka następna krótka prawda, jak układać nasze relacje z Panem Bogiem i z bliźnimi. I dzisiaj w tej Ewangelii jest taka trzecia prawda do kompletu. Czuwajcie. Co robić, żeby te dwie prawdy o wierze w Boga, o miłości do Boga i bliźniego jakoś podsumować i jakoś spożytkować? Czuwajcie, czyli róbcie wszystko tak, żeby dzisiaj wieczór można było bez trwogi położyć się spać, żeby zasnąć spokojnie, żeby wszystko to, co do mnie należy, dobrze zrobić. I oto dzisiaj prośmy Chrystusa, zgromadzeni na tej mszy świętej, żebyśmy mieli sen spokojny, żebyśmy sobie tak umieli ułożyć życie, żeby ten dzień, w którym Pan Jezus nadejdzie, nie zastał nas, nie zaskoczył, ale zastał nas zawsze przygotowanym. To znaczy przygotowanymi, to znaczy spokojnymi. To znaczy takimi, którzy mogą powiedzieć: Panie Jezu, słudzy, nieużyteczni jesteśmy, zrobiliśmy wszystko, co do nas należało. Amen.